Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale Mili Milena. Mam na imię Milena. Cieszę się, że ze mną jesteście, że do mnie trafiliście. Coś z kadr jest jakiś, poczekajcie, tylko jeszcze ustawię i jeszcze raz się przywitam. Ja mam na imię Milena oczywiście. Cieszę się, że ze mną jesteście, że natrafiliście na mój kanał. I w dzisiejszym filmie pokażę Wam haul zakupowy, haul kosmetyczny, już powiem. Chociaż to nie do końca będzie kosmetyczny, bo zamierzam dwa haule Wam zrobić w jednym filmie, czyli z dwóch jakby różnych zakupów, trzech nawet bym powiedziała. Ale jeden będzie kosmetyczny i od tego kosmetycznego zaczniemy, więc jeśli ktoś nie lubi kosmetyków, a takie głosy do mnie dochodzą, że na moim kanale nie za dobrze oglądają, znaczy, że nie każdy lubi haule kosmetyczne czy tam kosmetyczne treści, więc przewincie sobie proszę. I tak, najpierw zaczniemy od firmy, z którą tak naprawdę lubiłam się bardzo kiedyś, mówię tutaj, jak jeszcze byłam nastolatką, jak byłam w Polsce, później przez Anglię to się troszeczkę zmieniło. I tak, a że moja ciocia jest konsultantką, tym bardziej mam drogę utorowaną, w sensie, że nie muszę nikogo szukać, kto by mi zamówił jakieś tam właśnie rzeczy, które mi się spodobały, czy po prostu, wiecie, wśród tam innych ludzi nieznanych mam tą osobę w zasięgu ręki, która zawsze może mi zamówić produkty, które chce. A jaka to firma? O jakiej firmie mowa? To jest Avon, słuchajcie. Pierwszy raz od lat zamówiłam produkty z Avonu. To znaczy, czekajcie, czy ja coś jeszcze miałam? Chyba nie. Chciałam zamówić, ale nie. Aż w końcu teraz tak, od dwóch lat, kiedy jestem w Polsce, znowu zamówiłam tutaj produkty z Avonu, więc chciałabym Wam pokazać, co dokładnie. Shower gel, czyli żel pod prysznic, refreshing shower gel with organic coconut water and melon, czyli woda kokosowa i melon. Nie patrzyłam, jak pachnie, ja zawsze mam manię, wiecie, wąchania, bo tu jest zawleczka, którą się po prostu później urywa i nie chcę, wiecie, żeby mi się to w zapasach moich odkręcało jakoś, czy żeby przepuszczało, wiecie, o co chodzi. Ale to jest Oriflame, więc nie wiem, czy to tak powinno być. Ja zamawiałam z Avonu, a tu widzę, że Oriflame może nie miała po prostu tego, tamtego właśnie i dorzuciła mi z Oriflame'u, bo ona jest też konsultantką Oriflame'u, więc teraz dopiero zauważyłam, słuchajcie, wcześniej jak oglądałam te zakupy, nie zwróciłam na to uwagi. Ale może będzie równie dobre. Jeszcze Wam tylko powiem jedną rzecz, że z Avonem to ja mam taką relację dosyć, wiecie, od miłości do nienawiści, bo tak jak kiedyś kochałam tą firmę i naprawdę zamawiałam bardzo, też byłam konsultantką, gdzie kiedyś Wam wspominałam w filmie, jak Wam pokazywałam Orange Plaza w Łodzi, gdzie tam było centrum jakby dla konsultantek Avonu, tam bardzo lubiłam chodzić, bo tam w ogóle jak pachniało od razu, jak tylko drzwi otworzyliście, to tam tak pięknie pachniało, uwielbiałam tam przebywać, bardzo lubiłam tam być, w ogóle dla mnie konsultantka Avonu to było coś takiego wow, naprawdę. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubiłam tą firmę. Później właśnie w Anglii przestałam kupować, bo tam, wiecie, nie każdy był konsultantką tego Avonu. Wiecie, no ciężko było też znaleźć wcześniej. Później Ania mi troszeczkę zamawiała od koleżanki produkty Avonu, czasami mi dawała w kalendarzu adwentowym, czasami dostawałam od niej w prezencie, także mogłam sobie jakieś tam rzeczy czy próbki od niej właśnie przetestować i zobaczyć, jakie Avon ma nowe rzeczy, bo na przestrzeni tych lat się pozmieniało bardzo dużo. No i co chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że bardzo się zmieniło moje nastawienie do tej firmy,
jak się dowiedziałam, że oni niestety testują swoje produkty na zwierzętach. Gdzie ta afera wybuchła w 2018 czy 2019, nie pamiętam, już chyba 2018. Ja wtedy byłam z Mirosławem już, byłam świeżo po przeprowadzeniu się do właśnie High Wycombe. I pamiętam, że właśnie będąc z Mirosławem jakoś przeczytałam to i mu od razu o tym powiedziałam. To wybuchła taka afera, gdzie chyba Małgorzata Rozenek promowała tą firmę razem chyba z Radosławem Majdanem albo sama. Poprawcie mnie, jeśli wy jesteście bardziej na czasie, bo ja to tylko tak, wiecie, co tam do mnie docierało i co zobaczyłam, co jakby przeczytałam, to wiem. Ale wiem, że właśnie wtedy jakoś wyszło, że oni testują na zwierzętach, a przyznawali się do tego, że nie testują na zwierzętach, okłamywali po prostu. I tego bardzo nie lubię i tego takiego kłamstwa po prostu. I no taka się rozpałętała bardzo duża burza. Nie wiem, jak to teraz jest, nie wiem, czy się uspokoiło, czy nie. Takie trochę wiecie, lipna sytuacja, taka trochę dziwna i w ogóle. No i tak mnie trochę zraziło to do tej firmy i stwierdziłam, że już nigdy więcej nie zamówię z Avonu. Ale jak widzicie, zamówiłam. Nie jestem konsekwentna? Może nie. Chciałam po prostu sprawdzić na przestrzeni lat, jak teraz ta firma się rozwinęła i czy się rozwinęła, chociaż widzę, że mają bardzo dużo takich samych rzeczy. I teraz właśnie mam mgiełki zapachowe, które sobie zamówiłam. Pink Sands i Aloha Monoi. To jest taki kokos, czekajcie, coconut i flower scent, tire. Nie wiem, co to jest tire. Może Wam to napiszę, jak sobie przetłumaczę, ale tak, kokosowe z takimi kwiatami i pink sands, czyli różowy kokos, water, czyli woda z różowego kokosa i dragon fruit, czyli te smocze owoce. Także tak to wygląda w przybliżeniu. No, sfokusuj się na moją twarz jest. O, teraz widać dobrze. Muszę bliżej jednak przykładać. Także tak to właśnie wygląda i mi się wydaje, bo to są 100 ml te mgiełki, mnie się wydaje, że po prostu były kiedyś większe. Tak mi się wydaje, że to jest maleństwo, ale wiecie co, ostatnio teraz się właśnie letnią porą, teraz już się lato co prawda kończy, więc trochę za późno te mgiełki, ale ja i tak lubię, wiecie. Bardzo lubiłam kiedyś też mgiełki i mam tutaj taką też mgiełkę, moja mama mi dała. To jest wanilia, czekajcie, wanilia, waniliowa orchidea i white peach, czyli brzoskwinia, biała brzoskwinia i orchidea. Także bardzo, znaczy nie, i wanilia. I bardzo ładny jest ten zapach, teraz się nim pryskam. Nie będę tamtych testowała, aż może do tego, do skówki sprawdzę, ale ten jest naprawdę bardzo fajny, tylko taki... Ja lubię wanilię, ale ona jest trochę taka, taki jakby jesienny mi się ten zapach wydaje, więc w ogóle wanilia mi się ze świętami Bożego Narodzenia kojarzy bardzo, czy właśnie z jesienią. Dajcie znać, jak Wy na ten temat uważacie. Nie wiem, czy to otwierać, czy to sprawdzać, ale nie wiem, czy lubicie tak właśnie jak wow, o fajne, o nie fajne, albo coś tam. O tak, Pink Sand. Pink Sand jest piękny i tak samo lubię go bardzo w tej wersji Yankee Candle, która tam też właśnie pod takim nazwą świeca występuje. To też jest Yankee Candle, Pink Sand, to jest też moja ulubiona świeca, ulubiony zapach, taki delikatny bardzo. A to kokosowe. O, też ładne, tylko... To przez te kwiaty to się wydaje takie bardzo mydlane, wiecie? Ale to będzie bardzo ładnie pachniało. Albo to takie pierwsze wrażenie mydlane. Albo jeszcze, wiecie, ta wanilia ode mnie tutaj leci.
ale bardzo ładny zapach, taki przyjemny, kwiatowy, także, o Jezu, prysnęło mi się trochę z tej skówki, także bardzo fajny, fajny też ten zapach jest. Dobra, co my mamy tam dalej? Z przeceny, z outlet tam, są takie strony z outletem, krem do rąk, taki sobie wzięłam też z migdałowy, cocoa butter, czyli mleko kakaowe, taki sobie wzięłam. On był niedrogi, chyba jakieś 6,99 czy jakoś tak. To są naprawdę tanie produkty. Pokazuję Wam tanie produkty, które mi zawsze służyły bardzo dobrze i które używałam dawno, dawno temu. I właśnie jestem ciekawa, czy ich jakby się polepszyła tutaj jakość, czy właśnie nie, ale z tych produktów i jeszcze wiecie co z tej serii w ogóle, tej Avon Care, były bardzo fajne balsamy do ciała, kiedyś pamiętam namiętnie używałam, teraz mam pełno tych balsamów i mam nogi strasznie suche po tych, po tym wiecie, po tym lecie i w ogóle powinnam sobie kremować, naprawdę balsamować się, ale ja tak nie lubię się balsamować, im jestem starsza tym gorzej mi przychodzi balsamowanie się. O, już wyciągnęłam, a nie pokazałam Wam. Perfumy sobie zamówiłam. Viva la Vita, takie, bo podobał mi się flakonik, taki wiecie, fajny, fikuśny, fioletowy, w moich barwach ukochanych. Także takie perfumiki sobie zamówiłam, ale jak ja już próbowałam, bo już próbowałam, nie będzie to pierwsze wrażenie na tym, tutaj w tym filmie. No to muszę Wam powiedzieć, że nie mój zapach, ale do pracy sobie go wezmę. Nie jest tragiczny, ale taki wiecie co, taki z tych cięższych bardziej, taki no specyficzny, trzeba polubić, żeby go zaakceptować. Ja do pracy wiecie, to mi to tam nie będzie zależało, byleby po prostu jakoś, nie no fajny, ale taki coś w nim jest takiego wiecie. I zamówiłam sobie dwa. Wiecie co to jest? Olejki do ust. Słuchajcie, ja mam takie spierzchnięte usta i teraz niwejką grubo smaruję na noc. Wiecie, pomadką jak wychodzę, ale wczoraj byłam na przykład skuterem u lekarza. I czuję, że po prostu po tym wietrze, po tym, chociaż miałam tą pomadkę, tą wiecie, z Polany, tą 30, ze SPF-em 30, ale muszę Wam powiedzieć, że no nie do końca te usta moje są ok w tym momencie, więc tak, mam tutaj dwa, te kultowe, te rozpromowane też, podobno są bardzo dobre. Lip oil, czyli olejki do ust, i on jest, jeden jest ten zwykły taki najzwyklejszy, a drugi jest ten perłowy, pięknie się mieni. I nie próbowałam ich jeszcze, nie otwierałam, bo na razie ich jeszcze nie będę używać, bardziej, Boże, przepraszam, bardziej zostawię na zimę, jesień, zimę. Ale albo teraz sobie tego po prostu, tego standardowego spróbuję, zobaczę w podglądzie jak on wygląda, ale mają fajny ten aplikator. Teraz mam pełno tych perfum tutaj wokół siebie, więc nie czuję nawet czy jest jakiś w smaku. Chyba nie, ale fajny, fajny aplikator, słuchajcie. No. No i taki błysk daje całkiem konkretny na ustach, jak widzicie. Także one były bardzo tutaj popularne, one były porównywalne
z najlepszymi błyszczykami, tak jak Fenty na przykład Beauty, te kolorowe, tak te były również porównywane jako najlepsze polskie takie olejki, powiedzmy, do ust. Więc mam dwa, mam zapas tutaj zrobiony. I co jeszcze? I dostałam dwie próbki perfum. Dla mnie to jest fajne, bo ja tak naprawdę z polskich perfum, czy tam wiecie, tak jak jeszcze w Anglii, no to zamawiałam sobie te takie, wiecie, markowe, a tutaj stwierdziłam w Polsce, że będę chciała sobie próbować inne też. Bo wiecie, zawsze można iść do Douglasa czy do Sephory, wydać 400 i kupić sobie, nie wiem, My Way Armaniego, czy jakieś tam inne La Vie Belle, czy wiecie, te Libre, czy jakieś Idole. I to jest w zasięgu ręki, tylko trzeba mieć na to hajs. Natomiast z tymi takimi niszowymi, czy takimi tańszymi, jest to tak, że nie do końca one są przez ludzi, nie to, że lubiane, ale doceniane. Niektórzy, oczywiście, których nie stać na markowe, to nie pójdą do tego Douglasa, tylko będą sobie właśnie próbować takich właśnie niszowych, czy tańszych rzeczy, co nie mówię, że jest wcale złe, bo jest bardzo dobre. Wspierajmy polskie jakby takie też marki, produkty i dawajmy szansę też takim tańszym firmom tak naprawdę. I cieszę się, że dostałam dwie próbki. Tu jest jedna próbka Inca Dance Summer Glow. Ja Inca Dance kiedyś miałam, ale w tej podstawowej wersji to jest jakaś tam któraś już z kolei ich. I drugie Black Sweat Real. Sweat Real. Takie coś. Nie znam tego zapachu, nie próbowałam, więc z miłą chęcią przetestuję, zobaczę, jak one pachną, a nawet może teraz przetestuję, zobaczę z tej próbki. O nie, to chyba będzie dla Mirosława. To jest chyba męskie. No, chyba tak, bo to będzie dla Mirosława, mojego. On sobie weźmie do pracy, czy tam skropi się po prostu raz, dwa w jakimś tam momencie, a druga to jest ładne, to Inca Dance, no bardzo ładne to jest. No i właśnie od razu Wam też powiem, że chcę przetestować jeszcze jedną firmę, która jest polska, a nawet tutaj, wiecie, ja jestem patriotką lokalną, więc jak cokolwiek jest nowego czy fajnego w Bonprixie właśnie, czy gdzieś tam indziej w jakichś tam, wiecie, firmach tutaj lokalnych, to z miłą chęcią to kupuję i to próbuję, więc mam taką firmę perfumową na oku, która jest tutaj u nas lokalna, więc zamówię sobie kilka perfumetek, bo oni tylko perfumetki mają i zobaczymy sobie. Tak samo jestem bardzo ciekawa tych perfum Made in Lab. One są rozpromowane przez youtuberów, bo tam wiecie, różne współprace i tak dalej. Ja żadnych współprac nie mam i chyba Wam nagram taki jeden film o współpracach, wydaje mi się. Będzie to dla Was, wydaje mi się, ciekawe, a dla mnie nie wiem, czy to będzie opłacalne, w sensie takim, że wiecie, i tak do mnie nikt nie pisze, jeśli chodzi, czy nie proponuje współprac, ale nieważne, jestem ciekawa po prostu firmy też właśnie Made in Lab zobaczyć, tak żeby zobaczyć po prostu, jak z trwałością tych produktów. I chyba też sobie coś kiedyś od nich zamówię. Dobra, i co jeszcze chciałam Wam pokazać? Dwa zamówienie z Allegro, to też nie jest sponsorowane. Tak jak już Wam mówiłam, z nikim na razie współpracy nie mam, więc wszystko to, co Wam pokazuję na przestrzeni tam tych trzech lat, wszystko kupione za moje pieniądze. Chcę, żeby była jasność.
i chcę, żebyście o tym wiedzieli. A jeszcze, może Was to zaciekawi, za wszystkie te zakupy z Avonu, podsumując, zapłaciłam niecałe 100 zł. Więc wydaje mi się, że całkiem w porządku cena. Właśnie, i jeszcze, a propos tych błyszczyków, tych lip oil, olejków. Ja je kupiłam w promocji. One były za, słuchajcie, 16 zł, chyba w tamtym katalogu, a w tym nowym już są za, no w normalnej cenie, za 27. Także czy 27,99 albo 26,99. Więc dlatego wzięłam dwa, bo były na promce. Ja jestem człowiek promocja, więc wszędzie tam, gdzie węszę promocje, to tam jestem i przeważnie z tego korzystam, rzadko kiedy nie, ale tak jak dzisiaj byliśmy w Castoramie, było bardzo dużo poprzecenianych produktów. Kupiłam nawóz z Westlanda, słuchajcie, za 5 zł. Nawóz do ziół. A ja w ziółka lubię. Ja ziółka, wiecie, tam na wiosnę zawsze sadzę, sieję, czy tam oregano, właśnie jakieś tam rzeczy. Więc będzie na przyszły rok, jak znalazł. Ale już zaczynam Wam tutaj pokazywać produkty, które kupiłam jeszcze na Allegro. Okej, okay, dwa, znaczy rzeczy z jakby z tej samej kategorii, czyli obuwnicze. Kupiłam sobie buty, słuchajcie. Kupiłam sobie dwa rodzaje butów. Jedne takie trampki, tylko że one są, słuchajcie, skórzane tutaj. Przymierzałam je, są dobre, albo to jest ta skóra ekologiczna. I one są takie, ja nie pamiętam, ile ja za nie dałam, 40 zł, trochę lipa, że mają tutaj białą podeszwę. Ja nie lubię w ogóle butów z białą podeszwą, bo ona zaraz mi zachodzi. Ale wiecie co, ja chciałam sobie kupić te buty, takie trampkowate, takie trochę, wiecie, żeby nie od razu się nie zepsuły tutaj i nie popękały. Chciałam sobie kupić do pracy i one tak wyglądają, tu mają złote, czarne. I tutaj mają ten suwak złoty, tu mają taki pipsztoczek złoty i tu języczek też, takie wstawki złote. Bardzo elegancko, fajnie wyglądają na nodze, pasują. Wzięłam to w rozmiarze 39, czyli w moim rozmiarze, i są bardzo dobre. Jednego przymierzałam, ale zobaczę, wiecie, jak wrócę do pracy. Zobaczę dopiero, jak to się będzie nosiło z czasem, no wiecie, no buty butom nierówne. No na początku, wiecie, jak przymierzacie w sklepie, może Wam nic nie wyjść, a później tu może kostka na przykład obcierać albo coś tam. Tak, i druga rzecz, a i za te buty, te cichobiegi zapłaciłam 40 zł, jakoś tak. Plus minus, no tam wiecie, na pewno nie 50, 40 chyba coś. I tutaj drugie, kupiłam sobie zimówki, takie zimowe trapery. Ja lubię w ogóle trapery, lubię taką wysokość właśnie jak to. I takie jak miałam wcześniej te Skechersy, podlinkuję Wam tutaj też film do tych Skechersów. Jak sobie przypomnę, jak on się nazywa, bo ja wszystkich, wiecie, tytułów, znaczy... Tytuły może tak, ale nie wiem, co w danym filmie mówiłam, o czym, bo jakoś to sobie tego nie zapisuję, o czym w danym filmie, a muszę chyba sobie zapisywać, żeby nie zapomnieć. Takie z kożuszkiem na zimę, bo te moje Skechersy już dopełniły żywota. Nie dosyć, że troszeczkę tutaj już, wiecie, one były jasne i tutaj już zaczęły trochę schodzić. Ja też w nich pracowałam zimą, żeby mieć, wiecie, ciepło w nogi i one troszeczkę, podeszwa mi się powycierała w środku, ten misiek. No bo wiecie, jak się w nich praktycznie całą zimę pracuje, znaczy spędza czas w pracy i jeszcze do pracy, z pracy praktycznie cały dzień ma się je na nogach, no to siłą rzeczy one po prostu się wycierają. No a te kupiłam sobie, o, mam paragon nawet, 165 zł, tak. Tak, 165 zł, bo są czarne. Chciałam takie bardziej oliwkowe, ale mój Mirek mówi, nie, mówi, kup sobie takie zwykłe, klasyczne, czarne, mówi,
z tą podeszwą taką brązową będą się ładnie komponowały. No i tu jest drugi i też jeden przymierzałam, też był na mnie dobry. Także takie butki na zimę. Mam nadzieję, że mi chociaż całą zimę wystarczą, że mi posłużą. Także na razie je wkładam jeszcze do pudełka. I tak, miałam sobie jeszcze kupić Lee Coopera. Takie są ładne, pokazały się buty na Zalando chyba, czy na Modivo. Ale stwierdziłam, że już nie kupuję. Te są fajne i te przy tych zostanę, zobaczymy. Chyba, że będę po prostu na szybciora kupowała, jak mi się, nie wiem, one, coś tam mi się z nimi stanie, a będzie zima i będę potrzebowała na szybko buty. To już mam upatrzone. Mam nadzieję, że będzie tylko mój rozmiar. No dobrze, słuchajcie, nagadałam się i czas kończyć. Jutro mam nadzieję, że się do Was też odezwę, bo byłam u lekarza. A, to Wam może teraz powiem tak szybciutko, po prostu, żeby nie zanudzać. Byłam u lekarza z tym moim ciśnieniem, u lekarza pierwszego kontaktu, no i okazuje się, że ciśnienie mam ok. Ciśnienie mi się tak uregulowało już po tym szpitalu. I muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona. Dał mi co prawda tabletki, które prewencyjnie mogę sobie brać pod język, ale on powiedział, że jeśli będę miała ciśnienie tam powyżej tam 140, a drugie tam powyżej 90, to że mogę sobie brać te tabletki. Ja na razie mam takie w normie. I powiedział, że nie ma sensu, żebym to brała, ale żebym gdzieś tam koło siebie miała, no bo ja mu powiedziałam, że no, pielęgniarka mnie nastraszyła jakimś udarem i w ogóle, mówię, tu mi się w głowie kołuje, mówię, Boże kochany, się wystraszyłam. A on mówi, nie, no mówi, widzę, że pani się unormowało, a poza tym tam może być, wiecie, emocje, dużo emocji w szpitalu, czy tam po, nawet mówił, znieczuleniu mogą występować takie podwyższone ciśnienie, więc mogło tak być, ale mówi, widzę, że unormowało się to pani, bo ja sobie mierzę, ja co może czasami wieczorami zapominam, szczerze mówiąc, ale rano zawsze na Murbeton od razu po przebudzeniu, no może ciutkę później niż od razu po przebudzeniu sobie mierzę to ciśnienie, więc kontroluję i w ogóle, no, także bądźcie spokojni, wszystko jest pod kontrolą, byłam właśnie na wizycie, jestem trochę odwodniona, piję tą wodę, piję, ale wyniki morfologii miałam, znaczy złe pod tym kątem właśnie, że miałam za dużo czerwonych krwinek, a to może właśnie skutkować odwodnienie i w ogóle, wiecie, muszę dużo pić, a teraz po prostu z tym moim nowym żołądkiem, nowym starym, znaczy może, można powiedzieć, że zdrowym, bo wszystko to, co było zainfekowane, to co było, wiecie, tam jakieś obrośnięte, czy właśnie czymś tam niedobrym, to zostało to wywalone, a jeszcze histopatologia była zrobiona, ale to chyba Wam mówiłam. I wszystkie badania mam dobre, tylko właśnie ciężko mi jest tak pić 2 litry w tym momencie wody. Litr to jeszcze może półtora, dobra, ale 2 litry to jest too much dla mnie w tym momencie. Staram się, no ale wiecie, też ja muszę pić małymi łykami. Ja nie będę po prostu z przyklejonym bidonem czy z przyklejoną szklanką chodziła i piła. Muszę sobie taki bidon w ogóle kupić z czasem, żeby móc, wiecie, sobie 2 litry naleję i sobie będę w pracy, w domu chodziła z tym bidonem może i będę tylko z niego piła i będę wiedziała, ile mi było, ile ja faktycznie piję. Bo ja sobie tak nie notuję sobie, ile szklanek wypiłam na przykład i to jest dla mnie zgubne, bo ja sobie nawet tego sama w żaden sposób nie jestem w stanie monitorować. Muszę mieć dużą butlę dwulitrową i wtedy sobie będę wiedziała na koniec dnia, ile płynów wypiłam. Tak chyba będzie najlepiej. Ale weźcie, noście teraz wszędzie tą butlę dwulitrową, naprawdę. Ja mam dużą torbę,
ale bez przesady, też taka, wiecie, taka duża butla. No dobra, no nieważne, już nie zanudzam Was. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną w tym filmie. Napiszcie mi, co sądzicie o tym, co powiedziałam, jakie macie komentarze na dany, na temat tego filmiku, tego w ogóle wszystkich treści poruszanych w tym filmiku. Czy zakupy Wam się podobały i jak Wy właśnie odbieracie te zakupy moje, które ja Wam czasami pokazuję. No i tak, i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się cieplutko, do następnego zobaczenia. Zostawcie suba, jak Wam się ten film podobał, albo jakieś inne. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.